Nazywam się ksiądz Grzegorz i dzisiaj chciałbym Wam właśnie odczytać fragment zarówno z Księgi Powtórzonego Prawa, ale także z Ewangelii. Posłuchajcie najpierw, a później kilka podpowiedzi, jak ugryźć te słowa. Z Powtórzonego Prawa, 26, 16, 19. Dziś Pan Bóg Twój rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy, strzesz ich. Pełnić z całego swojego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność jak Ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On Ci wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga Twego, jak sam powiedział. I później mamy Ewangelię z Mateusza, piąty rozdział. 43 do 48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłał swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodą mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Drogi dzieci, no to tak na, na bazie moich już lat. Yy, kilka takich podstawowych rzeczy. Wbrew pozorów powiem szczerze, że nie trzeba jakoś szukać yy, mega głębi w tym wszystkim. Pan Bóg starał się. Wielokrotnie mówić najprościej jak się da. W ogóle tak na marginesie, jeśli ktoś narzeka, że czegoś Pisma Świętego nie rozumie, to niezbyt dobrze o nim świadczy, bo Pan Bóg starał się mówić to do ludzi 2000 lat temu, albo nawet więcej, i musieli jakoś to ogarnąć, więc dobrze byłby, może się nie zdradzać. Jest tutaj pewien warunek. Chodzi o to, że. Bóg się w końcu gdzieś tam upomniał o człowieka, przypominając generalnie, że biorąc, kim jest, dokąd zmierza, jakim w tym wszystkim miejsce zajmuje Bóg. Tak? On generalnie chce nawiązać kontakt. Brzmi trochę tak kosmicznie, ale tak jak my próbujemy, przynajmniej od czasu do czasu dowidujemy się, że NASA próbuje gdzieś złapać kontakt z kosmitami, to podobnie właśnie ten kosmita, czyli Bóg, przebywający gdzieś w kosmosie, Chcę nawiązać kontakt ze swoimi dziećmi i mówi o czymś bardzo ważnym, że generalnie rzecz biorąc, o tym się dowiadujemy też na pielgrzymce, można być na fazie, można być szczęśliwym, można być radosnym, można generalnie tego szczęścia nigdy nie utracić. Tutaj Bóg mówi o tym, że nas wywyższy, że da nam prezenty, o których nie mamy nawet pojęcia. Ale daje tutaj też pewien warunek. Mówię o tym, że jeśli będziemy słuchać jego poleceń i nakazów, jego głosu, to tu generalnie wskazania, że no, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. Jeśli ludzie będą łazić zamkniętymi oczami po drodze, no to prędzej czy później musi się to zakończyć nieszczęściem. Podobnie i to przez życie bez żadnych zasad. Polegając tylko na swoich jakichś, powiedzmy wyobrażeniach, sądach. Wielu ludzi generalnie rzecz biorąc się po prostu pogubiło i przychodzi prędzej czy później refleksja, że tu, 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 tu były jakieś błędy, które się dzisiaj na człowieku mszczą. Dlatego właśnie Pan Bóg mówi tutaj też bardzo ciekawą rzecz, że o tyle będzie dla nas Bogiem, o ile my dla niego będziemy dziećmi. Czyli jest to pewna taka jednak kolejna umowa. Że coś za coś, tak? Jeśli mam ci błogosławić, jeśli mam ci to życie w jakiś sposób przemienić na lepsze, to musimy się dogadać. To jest na takiej zasadzie, że jeśli dziecko będzie ciągle uciekać przed rodzicami, jak oni się mają nim zaopiekować? Po prostu się najnormalniej w świecie nie da. Dlatego myślę, bez jakiegoś tam specjalnego tutaj rozwodzenia bardzo konkretne wskazania. Może to jest jakiś tylko malutki fragmencik z Pisma Świętego, ale ono y, można powiedzieć, że zalicza się do jednych z najważniejszych, dlatego nieprzypadkowo zostało wybrane y, na liturgię, żeby właśnie ludzie, którzy załóżmy, nie mają kontaktu z całym Pismem Świętym, mogli się skupić na najważniejszym. No i dochodzimy do jednych z najważniejszych spraw związanych z chrześcijaństwem, a mianowicie miłość nieprzyjaciół. Wydaje się, że jest to chyba najwyższy poziom miłości i chyba też najbardziej niezrozumiały w przypadku przeciętnego człowieka. No, oczywiście łatwiej o tym mówić niż to robić, ale do tego wszystkiego Jezus dokłada przede wszystkim swoje świadectwo i pokazuje, że po pierwsze da się, że warto i że to rodzi też większe owoce. Oczywiście mamy taką tendencję. No, właśnie, odzajemnienia tego, co mamy. Tak? Ten mnie nie lubi, no to ja też go nie lubię albo bardziej. Ten mnie lubi, no to odwzajemniam albo bardziej. I funkcjonujemy. Dosyć popularna jest jednak taka postawa, że no, tak funkcjonujemy. Tak, no, raczej się nikt za bardzo nie kumpluje na siłę, prawda, że Ej, może się zakumplujemy. No i ten ktoś puszcza wobec nas, w naszym kierunku, jakąś całą, całą armię. Yy, yy, Jakiś epitetów, a ja mówię, o, ale super, widzę, że na pewno nam się ułoży. <grywa> no tak raczej nie jest, yy, ale tak powinno być. Powinniśmy szukać yy, przyjaźni z każdym. To jest generalnie trudne, oczywiście, że tak, ale zacznijmy od rodziny, tak? Widzimy tutaj, że zwłaszcza ci, którzy mają rodzeństwo, bardzo różnie nam się układają relacje w rodzinie. W ogóle z rodzicami to jest już jest niezłe wyzwanie, ale. No właśnie, oni są często bardzo różni. Kurczę, no trzeba się z nimi jakoś dogadać. Mamy tak samo w ogóle w ciągu życia całą masę ludzi się wokół nas przewija i najczęściej nie są to ludzie, którzy tak nam bardzo pasują, że ze wszystkimi się super dogadujemy. No ale ten świat nie będzie wyglądał normalnie i nie będziemy funkcjonować normalnie, jeśli nie spróbujemy przynajmniej trochę. Wprowadzać w życie tej prawdziwej miłości. Czyli już nie tylko coś z tego mam albo spłacam jakiś dług, tylko daję coś od siebie. Nie czekam. No, chodzi generalnie rzecz biorąc o taką bezinteresowną miłość. I to jest to, co ma nas odróżniać od pogan. Jezus dotyka istoty sprawy. Dotyka po pierwsze najważniejszej sprawy w życiu, czyli miłości. A dwa, że pokazuje nam różnicę między miłością, której są zdolni ludzie niewierzący, a więc miłości takiej trochę interesownej, takiej odzajemniającej, a nas wzywa do większej. No i mam nadzieję, że będziemy próbować. Tak dla przykładu, skoro już te rekolekcje są dla najfajniejszych ludzi na świecie, to warto pamiętać, i może warto sobie przypomnieć takie momenty z pielgrzymki, kiedy właśnie nas kochano bezinteresownie. No, ja miałem okazję wielokrotnie tego doświadczyć, i jest to rzeczywiście piękne doświadczenie. Kiedy ktoś, kto cię nie zna, po prostu życzy ci dobrze, wspiera cię tak jak potrafi, karmi cię, przyjmuje cię do domu, no to jest jakiś przedsionek nieba gdzie ludzie na chwilę zapominają o codzienności i starają się żyć dla miłości. Tego wam życzę. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z was jeszcze nie był na pielgrzymce, warto się wybrać, warto zobaczyć, jak wygląda bezinteresowna miłość, dlaczego warto szukać woli Bożej i w konsekwencji ci, którzy już byli, no skoro to kiedyś otrzymaliśmy, warto nieść to dalej. Dzięki bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnej katechezie. Mam nadzieję, że się nie pospaliście, ale jeśli nawet, możecie sobie to puścić jeszcze raz.